Dotarliśmy do 30-kilometrowej strefy zamkniętej, do której musiałem wjechać, podobnie jak James. Ale kto będzie dalej filmował? Trzej główni operatorzy kamer wzięli taksówkę i wracają do Kijowa. Nie jadą dalej. Naszą najniebezpieczniejszą wyprawę będą kręcić bez obrazy. Ich asystenci. Chcę wam podziękować. Jesteście odważni. Mianuję was oficjalnymi operatorami. Wiem, że chcecie się wybić, ale to duże poświęcenie. Ci, którzy ruszyli dalej, przygotowali się do wjazdu. Zamykam obieg i nawiewy. Włączam licznik Geigera. To prawdziwy licznik. Naprawdę wydaje te dźwięki. Operator filmuje nas jak zwykle z Land Rovera, ale ma zamkniętą klapę. Po zniszczonym rdzeniu reaktora zostało blisko 17 ton odpadów radioaktywnych. Nad całym obiektem budują teraz olbrzymi sarkofag, ale jeszcze go nie ukończono. Zostało nam 8 kilometrów. Zacząłem błagać. Skończ się. Ale nic to nie dało. Ten wskaźnik się porusza. Teraz zaczęło nam zależeć, by wystarczyło nam paliwa na odjechanie od reaktora. Tam jest. Oto ruiny czwartego reaktora. Coś niesamowitego. Nie chcę sprawiać wrażenia, że się tym napawam w takiej chwili, ale nadal mam sporo paliwa. Ja go już nie miałem. Nie zatrzymuj się teraz. Miałem za to poważny problem. Tutaj mieszkali pracownicy elektrowni. Opuszczone od 28 lat. Spójrzcie. To był jeden z najbardziej niezwykłych widoków na świecie. Widziałem to. Wesołe miasteczko. Duży wzrost. Pora się stąd zbierać. Jedź, mały. Nie zatrzymuj się. Szarpnął. Zgasł.